Siema, ja jestem Maksym, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że w nadchodzącym sezonie 5, rozdziału 2, porzuci stara mapa lub obecna całkowicie się zmieni. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym poprosić Was o zostawienie łapeczki w górę i subika z dzwonkiem tam na dole. Pamiętajcie też, że w opisie możecie znaleźć link do Discorda, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam, oraz drugi kanał, na którym nagrywam filmy z CSGO. Ale teraz lecimy już do dzisiejszego filmu. Już ponad miesiąc temu mówiło się o tym, że stara mapa powróci do Fortnite. Jednak wtedy były to jedynie przecieki, które mało znaczyły w tamtym momencie oraz domysły graczy i likerów. Dzisiaj wiemy, że powrót tej mapy jest bardzo możliwy lub po prostu obecna mapa zmieni się o 180 stopni. Dlaczego likerzy uważają, że obecna mapa nie dotrwa z sezonu 5, a jej zmiana będzie diametralna? W społeczności Fortnite'a powstało już wiele teorii odnośnie eventu, który odbędzie się już jutro. Nadchodzące do Fortnite zmiany są bardzo ważne dla przyszłości całej gry. Społeczność, jak i likerzy mówią w 100% z pewnością, że Epic Games w końcu zaskoczy cały świat czymś ogromnym, bo w końcu wiele graczy powoli zapomina o produkcji Epica lub po prostu kompletnie odeszli od tej gry. Dlatego w tym momencie tak wiele mówi się o całym evencie Galactusa i wszystkich rzeczy wokół niego. Wersji graczy, jak i likerów jest naprawdę dużo. Wiele osób mówi na przykład o tym, że Galactus lądując na mapie zniszczy ją doszczętnie, czemu ja bardzo ufam, bo w końcu ma się wydarzyć coś ogromnego ciekawego. Natomiast druga część mapy wspomina jedynie o tym, że na obecnej mapie zostaną przemienione niektóre miejsca. Szczerze, osobiście wolałbym, aby w grze wydarzyło się coś większego w ostatecznym efekcie mapy. Dlaczego likerzy sądzą, że obecna mapa miałaby być zniszczona? Największą podstawą ich wszystkich domysłów jest pakiet ekipy Fortnite. Na grafice promującej ten właśnie pakiet w tle widnieje zniszczona planeta jako plecak całego zestawu. Ma to ogromne nawiązanie do obecnego eventu, bo w końcu Galactus może zrobić wszystko, ale pierwsze co przychodzi każdemu do głowy to właśnie zniszczenie mapy. Na dodatek cały skin jest właśnie w tej grafice jest w stroju galaktycznym. W sensie, że po prostu ubiór tego skina to strój, który ukazuje nam galaktykę, no wiecie o co mi chodzi. Może to również wskazywać na to, aby nowy sezon działo się we wszechświecie, na przykład na innej planecie. Do tego wszystkiego wiele osób zwróciło uwagę na to, że po evencie Galactusa nie będzie mogli grać w Fortnite przez kilkanaście godzin. Spowodowane to będzie przerwą techniczną. Ta cała sytuacja nawiązuje do eventu z dziurą, po której była oczywiście przerwa techniczna, a potem wielka zmiana całej mapy. Może się to oczywiście powtórzyć, ale jak wiadomo nie musi. Więc ja chciałbym Was przestrzec, żebyście nie wierzyli we wszystko, co zobaczycie na YouTubie, a ten film jest jedną wielką teorią zbudowaną wokół społeczności Fortnite, która może dojść do skutku już za kilka dni. Ale w tym filmie to już niestety tyle, bardzo dziękuję za obejrzenie go do końca. Nie zapomnij o wstawieniu łapeczki w górę i subika z dzwonkiem. Zapraszam Was do dołączenia na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, oraz drugi kanał, na którym nagrywam CS-a. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!